Narcyz wpędzi cię w kompleksy. Narcyz uwielbia wpędzać ludzi w kompleksy. Pogłębi te, które już miałeś i stworzy nowe. Narcyz uwielbia, gdy wątpisz w siebie, gdy masz wątpliwości. Lubi niszczyć twoje poczucie własnej wartości. Usłyszysz, że schudłeś, przytyłeś, jesteś. Za wysoki, za niski. Masz nie taki nos, nie takie ręce, nie takie nogi. Narcyz powie, że już zna przyczynę, dlaczego jesteś sam, już wie, dlaczego musi cię zostawić. Narcyz już wie, dlaczego nie jesteś po ślubie, dlaczego nie masz dzieci. Narcyz wpędzi cię w kompleksy, jeśli chodzi o twój wiek, o twój wygląd, o twój styl to jak się ubierasz i w co się ubierasz. Wytknie ci każdy kilogram i każdy siwy włos. Z Narcyzem osiwiejesz prędzej z nerwów niż ze starości. Z Narcyzem zaczniesz tracić włosy właśnie z powodu stresu. Narcyz subtelnie wyrafinowanie sprowadzi Cię na dno. Będzie dokonywał tego niebezpośrednio powie ci, że wyglądasz dobrze. Ale w sumie to mógłbyś wyglądać lepiej, zrzucając kilka kilo. To nieraz mogą być twoje geny, twoja budowa i nie możesz nic z tym zrobić. Nie powinieneś również uważać, że to coś złego, lecz narcyz do tego doprowadzi. Narcyz będzie cię krytykował, jednocześnie mówiąc, że usiłuje ci pomóc, że usiłuje cię zmotywować, podczas gdy jego cele są zupełnie inne. Jeśli ktoś mówi, że dziwnie chodzisz, masz za długie, za grube, za chude nogi, nie czujesz się dobrze, zaczynasz czuć się coraz gorzej, to taka osoba robi to najprawdopodobniej z premedytacją. Możesz mieć wtedy do czynienia z narcyzem, który usiłuje się wywyższyć Twoim kosztem. Gdy Ty idziesz na dno, to narcyz wypływa na powierzchnię i rośnie w siłę. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23małpagmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.